fantastyczny sukces niskiej sztafety. Dziewczęta ze szkoły podstawowej nr 1 zwyciężyły w międzynarodowych zawodach w sztafetowych biegach przełajowych. Małe Nysanki pokazały prawdziwy hart ducha, jedność zespołu i to, że nie warto brać zwolnienia z lekcji WF. Zawody rozegrano w niedzielę 26 kwietnia w Łodzi. W zmaganiach na dystansie 8 x 800 metrów wzięły udział sztafety z naszego kraju oraz zaproszone reprezentacje innych państw. O zwycięstwo nie było łatwo. Aby w ogóle wystartować w zawodach, najpierw trzeba było przebrnąć gęste sito eliminacji. To są eliminacje tutaj miejsko-gminne, trzeba wygrać, później jest powiat, trzeba też zwyciężyć i trzeba wygrać w województwie i wtedy 16 najlepszych sztafet z całej Polski reprezentujących poszczególne województwa startuje w tych zawodach, plus sztafety zaproszone w tym roku były z 4 krajów, to były Czechy, Węgry, Słowacja i Rosja. Zmagania były niezwykle emocjonujące i choć podopieczne trenera Ryszewskiego prowadziły nieprzerwanie od czwartej zmiany, to walka o mistrzostwo tytuł trwała do ostatnich metrów. Na starcie było bardzo trudno się przepchać, bo niektóre dziewczyny się tam bardzo rozpychają, ale później też było trudno się wysunąć na dobrą pozycję, ponieważ na pierwszej zmianie najczęściej lądują, można powiedzieć, takie dziewczyny, które są najlepsze. Byłam w czołówce i to bardzo pomogło, żebyśmy wygrały. Dużo miałaś przewagę nad rywalkami? Na początku tak, później znowu mnie dobiegła i walczyłam z nią do ostatnich metrów. Więc... I wygrałaś? Tak, na szczęście. I jakie to uczucie drużynę na pierwsze miejsce przeprowadzić? Nie, no było naprawdę bardzo fajnie, ale bez ich pomocy sama bym nic nie zrobiła. W końcu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tę jakże słuszną dewizę wpoił dziewczynom człowiek, bez którego nie byłoby tego sukcesu. Trener Jacek Ryszewski. Jest dla swoich uczniów i zawodników mentorem i wielkim autorytetem. Dzieli dwie wielkie pasje. Sport i działalność artystyczną. Sport to lekkoatletyka, a jeszcze wężej powiedziawszy, bieganie. Biegi przełajowe. Nic byśmy nie osiągnęły bez naszego wspaniałego trenera, który jest tutaj. I on nas tak wspaniale trenuje, zachęca nas i właśnie to dzięki niemu jest ten wspaniały sukces. Niedzielne zwycięstwo dziewczyn ze szkoły podstawowej nr 1 nie było dziełem przypadku. To efekt ciężkiej pracy i mozolnych przygotowań. Zresztą szkoła ma na swoim koncie znacznie więcej sportowych sukcesów. Od kilku lat w Mistrzostwach Województwa na różnych dystansach dzieci startują i wygrywają, odnoszą jakieś tam sukcesy mniejsze lub większe. Do tej pory w 2011 dziewczynki były drugie też w Polsce, w kraju, w sztafecie 4 x 100 metrów, w 2013 drugie w sztafecie szwedzkiej, to jest taka sztafeta, gdzie się biega 100, 200, 300, 400 metrów. No i w tym roku, tak co drugi rok wychodzi, w tym roku udało się złoty medal zdobyć. Jeżeli chodzi o przygotowania, to nie jest przypadek, bo dziewczyny naprawdę ciężko pracowały. Niektóre do mnie chodzą od 3 lat, szóstoklasistki, piątoklasistki od 2, z 4 klasy dziewczynki od roku. No i praca trwała przez cały rok praktycznie. Zajęcia mamy 3-4 razy w tygodniu. To są zajęcia ogólnorozwojowe, lekkoatletyczne. Czyli jest troszkę biegów, skoków, dużo sprawności. Z badań Centrum Edukacji Obywatelskiej i PBS wynika, że co piąty uczeń w polskich podstawówkach nie ćwiczy na WF-ie. W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest jeszcze gorzej. W liceach nie ćwiczy nawet co trzeci uczeń. Absencja znacznie częściej dotyczy dziewczynek niż chłopców. Właśnie dlatego w Ministerstwie Sportu zrodziła się idea kampanii Stop Zwolnieniom z WF-u, do której przyłączyło się wiele znanych osób. Sukces dziewczyn z niskiej podstawówki może być inspiracją dla innych uczniów. Zamiast prosić po raz kolejny mamę o wypisanie zwolnienia z WF-u, warto wziąć strój, zakasać rękawy i trochę się zmęczyć. W imieniu rodziców chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z niewątpliwie ogromnego sukcesu, jaki osiągnęły nasze dziewczyny. Chciałbym tu podkreślić fakt, że sukces ten osiągnął zespół składający się z 8 dziewcząt, a także 2 zawodniczek rezerwowych, co biorąc pod uwagę to, że w dzisiejszych czasach trudno jest dzieci namówić do aktywnego udziału w zajęciach z WF-u, a co dopiero jeszcze na zajęciach pozalekcyjnych, to w tym miejscu właśnie chciałbym podziękować panu Jackowi Ryszewskiemu, trenerowi, który tak wspaniale rozmiłował te dziewczęta w tym pięknym sporcie. Gratulujemy dziewczynom, trenerowi i szkole, a wszystkim, którzy myślą, jak wymigać się od lekcji WF-u, przypominamy. Warto na chwilę odejść od komputera i pobiegać, popływać czy pojeździć na rowerze. W końcu sport to zdrowie.